Kwestia jest taka, teraz mam tutaj, Michale, zadanie dla ciebie. Tak. Posłuchaj. Jakby to będziesz, powiem parę zdań, a ty będziesz musiał ogarnąć ich sens. Praktyka dnia codziennego dowodzi, że wzmocnienie i rozwijanie struktur spełnia ważne zadania w wypracowaniu systemu szkolenia kadr odpowiadającego potrzebom. Kurwa. Wyższe założenia ideowe, a także stałe zabezpieczenie informacyjno-propagandowe naszej działalności spełnia ważne zadania w wypracowaniu postaw uczestników wobec zadań stawianych przez organizację. Z drugiej strony, realizacja nakreślonych zadań programowych zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu odpowiednich warunków aktywizacji. Jakby to, że ty możesz gadać, o czym ja mówię? Może chcesz posłuchać więcej? No to dobra. O, coś się spieprzyło. Troska organizacji, a szczególnie aktualna struktura organizacji umożliwia w większym stopniu tworzenie modelu rozwoju. Co kurwa? Zauważ, że te wszystkie zdania, one są poprawne, tylko one są o niczym. No są w chuj o niczym. W sensie one, no nic, że one nic nie, co one wprowadziły? Podobnie, stały wzrost ilości i zakres naszej aktywności wymaga sprecyzowania i określenia systemu powszechnego uczestnictwa. Wiesz co, to są zdania, które brzmią doniośle, ale nic, kurwa Wiesz, nic. co to jest? No. Generator przemówień komunistycznych. Serio, to jest po prostu taka tabela. Będzie link w opisie filmu. To jest taka tabela, gdzie po prostu patrz, masz cztery rubryki: pierwsza, druga, trzecia, No. czwarta, i wiesz, bierzesz to i to, i masz poprawne zdanie. Tylko ono o niczym nie mówi. I to jest piękna sprawa. Jakby wszyscy maturzyści, this one is for free, tak? Piszesz maturę, zapamiętujesz sobie parę zdań z tego i piszesz nagle, że. Z drugiej strony, nowy model działalności organizacyjnej spełnia ważne zadania w wypracowaniu kierunków postępowego wychowania. I tyle. Dokładnie. I tyle. No i Co proste. o tym sądzisz? Świetna sprawa, no nie? Fajne. Jakby bardzo, to jest, wydaje się głupie, ale Ej, to mam jest. pomysł. Zróbmy protest. Jeżeli kiedykolwiek będziemy sławni Tak. i wyjdzie ten projekt, który mamy wyjść. Wyjdzie. No ten projekt. Tak. Ten Czekaj, projekt. czekaj, teraz No ja zrobię wiem, który. pauzę. No. To przed tym wydarzeniem, a właściwie podczas jego, No. wygłosimy taką przemowę. Okej, jakby. Tutaj, słuchaczu, tutaj była pauza, której może nie słyszałeś. Pewnie słyszałeś. I tutaj zostały przekazane tajne informacje, których w ogóle nie rozumiem. Dobra, wytłumaczysz mi po odcinku, o co ci chodziło. Ale będzie przemówienia. Mój herb rodzinny. No, jakby. Wiem, do którego projektu się odnosisz. Tak. I wiem, o co chodzi. I rozumiem koncept, ale nie rozumiem, dlaczego zrobiłeś tę pauzę i o tym powiedziałeś. Bo nie chcę, żeby ktokolwiek wiedział, co się pojawi. No dobra, w sumie tak, bo Mamy jakby trzech to. subskrybentów, z czego jednym jesteś ty. Czyli mamy dwóch. Dwie osoby, Dwie osoby. które nas słuchają. Tak. O, Także. za nich wypijmy teraz. Tak, wypijmy. Nie masz wody, dobra. O, co będzie? Kurwa, za wiele mi przyleje. Oczywiście monotlenek diwodoru, tak? Piję wodę, nie browara, super życie na wakacjach. I są to te dwie osoby i one się przekonają o tym, co się pojawi One tutaj. się przekonają, one nie będą żałować. One nie będą żałować. Nie będą żałować. Chyba, że będą. Nie będą żałować. No nie, jest to projekt. Zobaczymy, jak będzie z wykonaniem go. Mam nadzieję, Ale że będą sam jak projekt najlepsze. jest fajny. Fajny. Jakby to jest ten projekt, który każdy może zrobić. Ale nikt nie będzie na tyle odważny. Albo głupi. Raczej to To jest ten tak. projekt. To jest coś, co robi teraz każdy. Ale większość robi to Źle. chujowo i o niczym. A my to zrobimy też chujowo, ale o czymś. Ha. Ha. Ej, dobra, teraz bym zrobił mega żart z tych osób, ale to by za dużo zdradziło, więc Sorki nie zrobi tego żartu.
To ty zrobisz później. Zrobię go później, ale co? Zapomnę. To czekaj, zrobię pauzę i... Dobra, opowiem ten żart, żebyś się nie zmarnował. Dobra, to czekaj. Na fizycznie? Nie, zrób pauzę i ja ci go opowiem. Dobra, okej, żart został powiedziany. Nie możecie go poznać. Nie jest nawet do użytkowników premium. Nie ma takiej. Jeśli wpłacisz na naszego... Jeżeli będziesz płacił na naszego Patronite'a za 100 zł miesięcznie, to dostaniesz. Każdy będzie o tym wiedział prędzej czy później. Jak sobie przypomnę, to zrobię jeszcze raz kiedyś ten żart. Jakby robienie żartów jeszcze raz. Będzie śmiesznie. Będzie śmiesznie. Ale na przykład... Czekaj, muszę wymyć talerze. Rzucałem ścianę. Serio, myślałem, że to zrobisz. Wymyty. Dobra. Ale chodzi o to, że... Kurczę, coś mi takiego mówić fajnego. O Jezu, wybiłem się z tropu, sam z siebie teraz, a miałem coś ważnego do powiedzenia. Mówiliśmy o generatorze przemówień komunistycznych. Tak, ale nie, to jakby jedno z ostatnich trzech zdań, które sobie powiedziałem w rozmowie, to zapomniałem, o czym było. O co było? Talerze, a co było przed talerzami? O czym ja mówiłem przed talerzami? No o ten żart mówiłeś. Tak, ale po, później... A później mówiłeś o tym, że ten żart się... Jak opowiesz go drugi raz, to się śmieję, że on nie wyjdzie. A, dobra, robię żart drugi raz. Każdy... Masz jakiś taki swój żart, taki stały, że jakby to jest taki... Poznajesz nowych ludzi, jesteś w jakimś towarzystwie i chcesz zrobić coś śmiesznego. I masz coś takiego, czy nie? Mam, ale nikt się z tego nigdy nie śmieje. A ja, to a możesz powiedzieć? To jest jakiś sytuacyjny... że coś robisz, czy mówisz? Mówię. To dawaj. A, nic nie mówisz, to jest ten żart. Alan. Alan G, okej? Okay? Skończmy na tym. Dobra. A po prostu historię, przygody. Tak. Dobra, to ja może opowiem swój, że... może, dobra, zmienimy... to jest jakby... play with me. Zagraj w moją grę. A dobra, bo jakby słuchacze nie wiedzą tego, bo nie włączyłeś nagrywania wtedy, kiedy podcast poszedł. Nie było wtedy, to było chyba wtedy nagrywane. Nie było. To było, bo to nie, był początek. Nie, to były szachy. To było podczas szachów. Aha, kurde, ej, najlepszy żart tego odcinka, proszę ci jebać. To zrobimy go drugi. To zrobimy go drugi raz. Zrobimy żart drugi raz. No dobra, może zmienimy temat. Leciałeś kiedyś samolotem? Tak. No jakby, wiesz, jak jest ta kontrola, nie? Bagażowa. Tak. Kutasy. Nie lubię ich. Ja też nie. Jakby, wiesz, najgorsze jest to, że jakby te wszystkie takie większe płyny ci wyrzucają, nie? Na przykład, chcesz przejść wino. Wiem, bo mi zajebali. No wiesz, ja też właśnie miałem nieprzyjemności, bo jak właśnie ostatnio leciałem, to musiałem wypić całą butelkę szamponu. To jest najgorsze. Mi zajebali butelkę jakby, o raju. Jakby zmieniłem ten temat tylko po to, żeby powiedzieć coś. To jest serio takie moje go-to, jeśli chodzi o żarty wśród znajomych, bo to jest po prostu mega uniwersalne. Bo jakby każdy się z tego zaśmieje, bo to jest niespodziewane. Każdy się śmieje z niespodziewanych rzeczy. No bo ogólnie definicja żartu jest to, że jest niespodziewane i dlatego jest śmieszne. Ale czasami jakby niektóre są śmieszne dlatego, że są spodziewane. Jak sobie to jest to antyhumor. I antyhumor jest najwyższą formą humoru. To nie jest, humoru, to nie jest antyhumor. To jakby to nie jest jeszcze antyhumor. Nie, to jest taki, że... Jak na przykład oglądaliście film Fanatyk? Nie. No to w ekranizacji pasty, że mój stary jest fanatykiem wędkarstwa, nie? Nie. Nie oglądałeś tego? Nie. Żałujesz, żałuj dużo. Ale dobra. Chodzi o to, że w pewnym momencie główny bohater, tam, nie, stary właśnie głównego bohatera, kupuje w kiosku te wszystkie magazyny, nie? Wędkarskie. Jakieś superkarty. No. No i akurat jak każda liczba w paście, czy tam czegoś na podstawie pasty, to rzeczywiście musi być wtedy, że superkart podrożał i teraz kosztuje 200, i za wszystko 21,37. Wiesz, to jest jakby coś takiego, że spodziewasz się tego niej. O, nice. Coś fajnie, zrobili to. Żarty z papieża. Wiemy coś o tym. To jest to. To jest życie. To jest to. Ej, ale wyobraź sobie takie chłopaki, że jakby przykleisz do autobusu, nie? I ty byłoby tak, ty... O matko. O, by polecam byli... filmik, też możemy go zalinkować. Zalinkujmy, no. Zalinkujmy. Papież... Pogrzeb kota. To też możemy zalinkować. Papież Zawadiaka.
Ej, szczerze, to jest jeden z takich kanonicznych już filmów. Tak. W ogóle... Szczególnie to z tą pompką. Tak, ale dobra. Na temat sztuki internetowej. Jako, że jesteś mniej częścią. Ej, ten podcast to jest jak wino. Im dłużej... Z każdą minutą jest stres lepszy. Tak, początek był o... Ej, mam pomysł. Puśćmy go do końca. Ej, dobra. Ej, puszczę ostatnie nagranie jako pierwsze, później to środkowe jako drugie i to pierwsze jako ostatnie. Dobra. Dobra, ej, to czekaj, bo trzeba się przywitać. A to dobra, to nagramy na samym końcu przywitanie i wpuszczę jako pierwsze, jeszcze przed tym, co teraz nagrywamy. A jeszcze musimy nagrać pożegnanie. Nie, pożegnanie nie będzie, po prostu się utnie. Wtedy, kiedy film tam się spierdolił. Po prostu... Dobra, okej. O czym tu mówiliśmy? Czekaj, papież? Co? Że kanoniczne filmiki. Kanoniczne filmiki. Sztuka... Nie, no sztuka internetowa. Jako, że podchodzę do matury. Jest już mniej niż 100 dni do matury. Ciągle krzyczy ci matka? Tak. A ty masz marzenia. Pozdrowienia do więzienia. Dobra, ogólnie. A ja powiem, że mam testowersów w notatkach. Ale dobra, posłuchaj dalej. No. Pani tam tłumaczyła nam, jak wygląda z polskiego ustu. No i mówi, że no to, że tych stóp, które się można... Się babka jakaś jedna z klasy mojej, nie? Pytałem, co można się do jakiegoś filmu odwołać. Albo czy tam do czegoś, co jakby... Książki, która na przykład nie była wydana w Polsce. Ona no. została napisana, nie? Bo wow. No. Plotu jest, nie wszystkie książki zostały napisane w Polsce. Nie wszystkie książki to Wiedźmin i ja, Inkwizytor, tak? Dobra, co dalej? No i jak babka się spytała, to pani mówi, że no można się odwoływać do też innych rzeczy, takich na przykład też internetowych, na przykład różne filmy, pasty i myślę, o tak. Choroba psychiczna. Czekaj, co to może być? Na przykład zatracenie w dążeniu do celu. O, mój stary fanatyk wielka. Ej, wyobraź sobie. Odwoła. I zacząć wypowiedź ustą. Mój stary jest fanatyk wędkarstwa. Całe mieszkanie z zajebamy wędkami. Codziennie średnio 3 razy w miesiącu. Dobra, nie rycę tym, ale... czekaj, co może... Albo na przykład się dowiedziałem, że komisja egzaminacyjna, maturalna, ceni sobie poczucie humoru. I w połączeniu z tym, że można sobie przynieść wodę. No. Wiesz, do czego zmierzam. Jakby domyślisz się, do czego zmierzam. Wyobraź sobie, wiesz, jak są te takie maszynki, nie, że sobie nalewasz, nie? Wyobraź sobie takim bukłakiem 5-litrowym wodę jeszcze niosę. I wiesz, tak w połowie słowa przerywasz, odkręcasz, pijesz z tego, zajmuje ci to 2 minuty i kontynuujesz, jakby się nic nie wydarzyło. Ja to zrobię. Liczę na ciebie. Dobra, czy mam coś jeszcze do powiedzenia w tym podcaście? Nie wiem. Przywitamy się teraz, czy na... Tak, dobra, cześć. No to przywitajmy się. Witam nie, bez sensu. Musielibyśmy się przywitać na koniec ostatniego cięcia. Na początek ostatniego cięcia. To puścimy filmik od tyłu. S-L-T-L. Nie, no dobra. No przywitajmy się teraz, bo i tak nigdy się nie witam na początku. Ej, wyobraź, czekaj, jeszcze na matura. Wyobraź sobie. No. Adam Mickiewicz dziady. A jego imię 44 i Adam Mickiewicz odwoływuje się do sławnego zespołu muzycznego Kolibry 44. To jest to. Witam w pierwszym odcinku. Regularny. Podcast. Tak, to ja ciągle go mam. Spoczko. Witamy w dalszej części podcastu. Która całkowicie się zmienia. Tak. Bo... to jest ale to jest dobrze, że się nagrało. Bo dostałem 2 razy w dupę w szachy, ale mój partner do szachów jest tak idiotą, bo nie włączył nagrywania. Więc lecimy dalej z... Nagrywamy to 2 dni później. Niestety utraciliśmy wszystkie pliki z kamery. I resztki godności. I resztki godności... Człowieka, bo osobistej. Nie ma czegoś takiego jak godność youtubera. Zacznijmy od tego. A właśnie, tematy. Mogę nagrywać? Chyba. Czekaj, bo coś mi tu pisze, że powrót do nagrywania. Czekaj, czy nagrywa się czy nie? No to weź. Nagrywa się dźwięk. Nagrywa się dźwięk. No nagrywa się dźwięk. Czekaj, notatnik. Gdzie mam notatnik? Mam notatki w telefonie.
Jednak bez notatek jest trochę ciężko. Nie. O, najdziwniejszy pomysł na tatuaż, jaki usłyszał tatuażysta, jest to z kanału Ralph Ferre. Ja muszę zgadywać, tak? Pozdrawiamy cię. Tak, jest to związane z gołębiem. O Jezu. Jaka część ciała? Odpowiedź. Nie, czy to ma znaczenie? Nie ma znaczenia. Nie wiem, ale... Albo to jest takie coś mega dziwnego, że aż bez sensu, ale czy to ma... To jest dziwne i ma jakiś sens? Tego się nie da zrobić. To jest niewykonalne. Niewykonalny tatuaż? To jest niewykonalne. Tego się nie da narysować. Nie umiesz, nie będziesz umiał sobie tego wyobrazić. Chyba umiałeś tylko wyobrazić osoba, która to miała kurwa w głowie. Ty się poddaję. Gołąb? To ma być gołąb na części ciała? Ale ma być go widać z dwóch stron. Część to? Dlaczego? Bo tam mówił, no ja chcę być takiego gołębia, to był chyba na nodze. Być takiego gołębia na nodze, a żeby go było widać z dwóch stron. I tamten podobno tego pisał, a to jakiś przekrój ma być, czy co? Nie, to ma być jeden gołąb, ale żeby go z dwóch stron widać. I później jeszcze chyba wystawił negatywną opinię na Google, że ten, że nie umie narysować gołębia. Cześć, to... Wow. Aż pewnie cały czerwony zrobiłem, kurwa, od tego. Zrób sobie gołębia z dwóch stron. A wiesz, no jeszcze na przykład jakby po jednej stronie ręki było i po drugiej, to by miał jakiś sens, ale on nie, on chciał na jednym miejscu z dwóch stron, kurwa, tego gołębia. Nie, wow. Ej, chyba, że to jest jakby taki koncept gołębia, który wygląda jak te wszystkie laski pozujące na Instagramie, że jest widać jednocześnie i twarz, i dupę. To jest takie zgodne, że jakby gołąb tak stoi plecami i tylko ma głowę odwróconą. I jeszcze ma tak nogę lekko podniesioną, żeby lepiej się tam ukształtowywało, czy coś. I wiesz, co to są tatuaże BDSM? Z obydwoma terminami jestem zaznajomiony, ale nie potrafię sobie wyobrazić, jak wygląda ich połączenie. No są to osoby, które na przykład lubią mieć wytatuowane jakieś związki, przytulanie się dwóch ludzi. Jak ktoś wymyślił, że chce sobie zrobić kota na brzuchu, i żeby jego odbyt był tam, gdzie jest pępek, i stwierdził, że później ten pępek, bo on tam ma włosy na pępku, tak powiedział, ale że trzeba będzie zgodzić do tatuażu, a później jak mu odrosną, to będą włosy łonowe. A czyli to jest po prostu tatuaże BDSM, to jest tatuaż, który jest po prostu debilny. Bardzo debilny malunek. Nie. Bardzo debilny... Obraz, no bo jest to sztuka. Jakby nie patrzeć... Obraz. Próbuję skrót rozwinąć. Bardzo debilny... stały... malunek. To jest bardzo debilny stały malunek na ciele. Wow. A właśnie, ja się zabieram za robienie tatuażu. Znaczy, no, na razie się zabieram za szukanie artysty i tak dalej. Później ci pokażę pracę. Jak... Dobrze. Dobrze, że jakby... Ja wywiaduję się o tym ostatni, no. Wywiadujesz się o tym jako pierwszy. Nawet jeszcze mój tatuażysta tego nie wie, bo jeszcze go nie wybrałem. Bo jeszcze nie istnieje. Dobra. Na dupie sobie zrób. Zapowiedź. Pojawi się pewien bardzo gruby projekt na tym kanale. Gruby projekt. No, my też jesteśmy grubi. I jesteśmy na nim od samego początku, więc... Tak. Będzie to, nic was nie zaskoczy. Będzie to super gruby projekt. Ty już wiesz jaki. Ano, ten projekt. To jest ten projekt. No, o którym powiedziałeś 10 minut temu. Jak się włączyło nagrywanie. Myślisz, że to ma być żart i że ten? Czy ją podchwycić, ten temat? Dobra, nieważne. Tak, gruby projekt. Gruby projekt. Będzie. Na. W tym. Kanale. Niedługo. Studio. 40. No to lecimy z kolejnym projektem. No i dobra. O, powiem ci ciekawostkę. Ostatni nasz podcast miał tylko 2 wyświetlenia. Ale jakby to ciekawe. Mimo to ale... chyba przepiękna. Wiesz, ładna była. Posłuchaj. No. Ale. Jakby kwestia jest taka, że ciekawostki są zwykle, że to jest coś zaskakującego. Nie, bo nasze poprzednie miały większą oglądalność, ale, na przykład, ale miały średnią oglądalność, słuchaj, w rękach 30%. 30% odcinka ktoś obejrzał? W poprzednich. Ale jakby pokazuje datę mniej więcej oglądania? Nie, ale pokazuje ile procent obejrzano, w którym momencie filmiku włączyli. I średnio osoba oglądała 30% materiału. I ten jeden nasz widz, który ogląda nas 100%, a reszta... No i dobra. A te dwie inne osoby, które w ogóle nie oglądają i... I teraz ciekawostka.
No. Wszystkie są drugi, ostatni podcast, no. Nikt z nas go nie odpalał, ma dwa wyświetlenia, średni czas oglądania 103%. Obejrzały go dwie osoby do końca całego. Ej, wow. Znaczy, wow. Ja, no, nie, na pewno nie do końca, no bo nie może być 103% i dwie osoby, bo ja oglądałem sobie kawałek. Tego? Kolejowego? Tak, bo bardzo mi się podobał. Ale nie, w sensie jakby często jest tak, że się coś kiedyś wyprodukowało swojego, nie, nawet jak się coś, nie wiem, narysowało, coś się, jakby zawsze się, wow, ale debilem byłem, jak to robiłem, nie? A jak słuchałem tego podcastu, to fajnie było. Bawiłem się dobrze. Podcasty są fajne ogólnie. Znaczy, nasze podcasty są fajne, ale pod względem wykonania technicznym jak na razie to jest kurwa dramat. Nie, jakby szczerze, z tym mikrofonem technicznie nie jest źle. Jakby chodzi o to, że jest dużo rzeczy, do których my nie możemy nawiązać, bo albo się one nie wydarzyły, albo jest im po prostu za krótko na tym YouTubie, żeby się wypowiedzieć. Tak. I nie mamy do czego nawiązać, do jakichś żartów z naszej przeszłości, bo ona nie istnieje. Jan Paweł 88. Ale co chcesz? Ja tylko wiem, że chciałeś ten temat dłużej, ale co z nim? Co ty chcesz powiedzieć? Że miał ból dupy. Dwa razy. Dwa razy miał ból dupy. Bez sensu. Jakby bez... A czy w sensie, no... Niszczysz ten kanał. Nikt nie wie, o co chodzi tak naprawdę, w sensie nam. Jakby wiedzą, nie wiem, cztery osoby na kuli ziemskiej, które i tak nie wiedzą o tym podcaście. Dokładnie, jest to projekt dość tajny. O, właśnie. Słowo... Kurwa, jak to tutaj... Wyimaginowane. Nie, jak jest na przykład zwierzę, jest w trakcie... Kurwa. Wyginięcia, tak. Czy jak chcesz powiedzieć, że dane zwierzę aktualnie... Wymiera. Nie, ale tamto słowo. Można powiedzieć. Ja próbowałem powiedzieć i wyszło na to, że tam rozmawiamy, no, gdzieś tam rozmawiamy o reinkarnacji. Ja tak. A ty kim chciałbyś być po śmierci? To są mówi, koalo, ja tak. Ale koale teraz wyginają. I ten, król Julian, nie, że wygina się teraz, nie? Wszystkie, a później się zaczęli koale w tym momencie na bambusach się A później wyginają. Się zaczęli ze mnie śmiać? A tak. Nie śmiejcie się, one są w trakcie wyginania. Ich wyginienie dzieje się w tym momencie. Tak. Ich wygnienie. Wygnienie. Pałka się wygła, tak? Tak. Bo tu mam jakieś... Czekaj. Przegięła się czara goryczy. No. Kurwa, ktoś... Dobra, to sąsiad. Jezu, myślałem, że ktoś nam na studio wchodzi. No. Już by się wydało, że ukradliśmy to mieszkanie. Że siedzimy na sklocie z 25 rumnami. Tak. Człowiek jest miernikiem. Człowiek jest mierny, na pewno. Nie, człowiek jest miernikiem. Uwaga, spróbuj zgadnąć, o co mi chodzi. O Jezu, miernik. A ty, dobra, to może jest debilne, co powiem, ale nie jest jakaś część mowy? Nie. Miernik, a że jakby chodzi o to, że mierzyć kogoś swoją miarą, nie? Nie. Człowiek jest stacją pomiarową. Mierzymy temperaturę na przykład. Tak. I teraz mam zapisane wiatr, a temperatura. Drgania w nawiasie. Tak. Dobra. Temperatura jest to częstotliwość drgań danych tych, a wiatr to jest przemieszczanie się danych cząsteczek. Czekaj. Ale one nie trą... Węgier z siemień palca o nogi. No dobra, by cię nie słuchałem od początku. No i tak, temperatura jest to częstotliwość drgań. Czyli jeżeli jest ci zimno, to twój organizm czuje, że cząsteczki wokoło poruszają się zbyt wolno. Tak. Tak. Czyli wiatr powinien być zawsze ciepły. Tak. Bo się jakim cudem może być zimny wiatr? Wiatr, naprawcie to! Czekamy to jest dowód na to, że żyjemy w symulacji. Czekamy na update'y. To jest dowód na to, że żyjemy w symulacji. Game breaking bug. Tak. Wiatr nie może być zimny, skoro jest to ruch cząstek. Proszę bardzo. Pierwszy dowód na to, że żyjemy w symulacji. Fizyka została usunięta w tym momencie. Kojarzycie tę historię, jak ludzie sobie lewitowali i Newton wymyślił grawitację? Zostało to cofnięte. Tak. Wiatr może być tylko ciepły, bo to jest ruch cząstek. Dokładnie. Słońce nie zachodzi. To jest... Dobra.
eter to jest wina cząsteczek, które znajdują się w atmosferze. Właśnie kazałeś, musimy to wyciąć, bo ruszyłeś gąbką. No i chuj, to będzie tak, zobaczymy. Słońce jak nie zachodzi, bo to jest wina cząstek, które znajdują się w atmosferze, smogu i innych chemikaliów. No, kiedyś tak nie było. Na ilu grupkach płaskiej ziemi byłeś w swoim życiu? Szczerze? No. Na żadnej. Straciłeś życie. Jakby, wow. Piękna jest sprawa z płaskoziemcami. Cieszy mnie to, że starasz się jakoś ratować ten podcast, żeby on nie wleciał jako kolejna połówka. No, ale źle mi idzie? No, ale byłem na trzech grupki z płaskoziemcami. I uwielbiałem robić coś takiego, że dawałem parę takich postów, takich, że się z nimi zgadzam. No. I później baitowałem ich po to, żeby mi zaczęli te rzeczy tłumaczyć do momentu, aż sami ogarniali, że są w błędzie. Jakby udałem się z paroma osobami i jak już na innej grupce dodałem jakiś post, to automatycznie już zostałem zbanowany. Więc, no chyba, że nie ma żadnej grupki na Facebooku z płaskoziemcami. No polskich raczej nie. Dobra, kolejne. Człowiek jest dalej miernikiem, ale twój wzrok. Patrzysz się na coś. Patrz szerzej. Patrzysz się na coś. No. Jest tak naprawdę długość fali światła. Twoje oko wykrywa długość fali światła i na tej podstawie rozpoznaje kolory. Źle się czuję teraz ze swoim ciałem. No. Ale, no. Zresztą tak to jest szokujące. I teraz dźwięk. Dźwięk to też jest częstotliwość drgania. I czemu uszy są czasami zimne, skoro tam drgają cząstki? Nie. I wyobraź sobie... To mówisz i wtedy są częstotliwość drgania. Dlaczego odczuwanie dźwięków nie jest ciepłe? I wyobraź sobie, że jest tak zimno, nie? No. Minus 30 stopni, bo mamy styczeń w Polsce. I ci tak zimno w uszy, po prostu zamrotki sine są. Włączasz sobie słuchaweczki. Włączasz sobie głośni muzyki, tych ci plutko nagle. Ej, to by było coś. Dlaczego? Kolejny błąd w systemie. Czemu dźwięk nie jest ciepły? Dokładnie. Sajfan kiedyś zrobił film na temat hipotezy życia w symulacji, że nie występują żadne błędy. No to proszę, Sajfan, kurwa. No to są wszystkie błędy symulacji. To są wszystkie błędy symulacji. Dobra, możemy go dodać do tego teraz. Wow. 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 W końcu może coś się stanie. Co się stanie? Czekaj. Jak byłem mały... No, też kiedyś byłem mały. To myślałem, że w szluga się dmucha. Ej, też tak myślałem. Tak? Jakby... No bo... No bo leci dym. Słomka do picia to przez nią się ciągnie, tak? A szlug jest podobnego kształtu, więc no, też powinno się, nie? Ogółem to... miałem pewną historię ze szlugami w dzieciństwie. Jakby mówi się szluga czy szluga? Wielka batalia językowa. Oglądałem sobie kiedyś historię bez cenzury. Polecam, jego też możemy dodać do tagów. I tam właśnie coś powiedział, że szlugę. I jakby on tam coś o okolicach Poznania nagrywał i wydaje mi się, że on tam mieszka, nie wiem. Nie jestem jakimś fanboyem historii bez cenzury. Ale wydaje mi się, że to po prostu szluga czy szlugę to jest taka sprawa lokalna. Albo no. Ja, na przykład niektórzy ludzie mówią brat siateczny zamiast kuzyn. Brat siateczny. Wychujowy. Zgubiany. Wracając do szluga. No. Ja byłem mały, chodziłem do szkoły podstawowej. No. Miałem pewną historię ze szlugami. Oczywiście nie były to szlugi z tytoniu, bo chodziłem do szkoły. Te gumowe takie? Czy to czekoladowe? Nie. Wziąłem chusteczkę. Nie, kartkę papieru. O nie. Z chusteczki zrobiłem filtr. No. I skręciłem skręta z herbaty. Zakleiłem go klejem. I poszedłem za szkołę go zajarać. I co? Zajebiście. Dmuchałem w niego. Już myślałem, że zatrułeś się tym kartę. Dmuchałem w niego, nic mi się nie stało. W pewnym momencie postanowiłem to wciągnąć. Myślę, może to tak się robi, nie? Wpada mi ta chusteczka do mordy. Razem z końcówką, razem z tym żarem. Oparzyłem sobie język i w tym momencie przechodził ksiądz, który zgarnął mnie do wicedyrektorki. Za to, że jaram szlugi pod szkołą, miałem jakieś 8 lat. Wow! A później, razem z pewnym kolegą, nazwijmy go Gepardem,
Ty będziesz wiedział, o kogo chodzi. A, taki znany kot. Znany kot, dobra. To, ten kocur. Ten kocur. To żeśmy się wkręcali, że jesteśmy uzależnieni od szlugów z herbaty i chodziliśmy na każdej przerwie później jarać te szlugi ze szkoły. A, dobra, bo ty z nim chodziłeś ze szkoły. Wow. Tak, chodziłem. Ale pamiętasz, z pewnym dzikim kotem pamiętasz do szkoły. Przed tą grą? Co, byliśmy u niego? To było chyba znowu to samo. To było to samo. A nie, to było... To było chyba... Origama? Oryza. Moje. To były skręty. Opowiadaj. Dobra, to ja opowiem. Ogólnie to były skręty wykonane z herbaty albo czegoś podobnego. Oryga, wydaje mi się, że to było oregano albo majeranek, to jeszcze też inna historia. Na inny raz. O matku, majeranek też. Ej, a my byliśmy zjebani. No tak, ale najlepsze było to, bo to akurat byliśmy innego nasza w trójkę. Znaczy, no, we dwójkę byliśmy u niego nas, bo on był gospodarzem. Tak sobie stwierdziliśmy, że a jesteśmy głodni, byśmy coś zjedli. Poszliśmy o 3 rano gotować zupę. Chcecie podgrzewać zupę. Jakiś taki żurek to był, nie? Czy jakiś żur albo krupnik. Żur albo krupnik to był. Trzecią siedzimy, gotujemy tę zupę, mieszamy w tym garze. Ja pitole. I zobaczyliśmy taką pewną wielki słoik z czymś w środku, co zaciekawiło nas swoim wyglądem. No. Więc postanowiliśmy, jak to osoby, które mają po... Co jest? Naście lat. Naście lat. Postanowiliśmy, że... No co można zrobić, jak coś tak jakby wygląda? Wyobraź sobie, że masz coś zielonego. To by było zasuszone. Coś, no, oczywiście, ziomeczku, tak? No, co można z tym innego zrobić, jak to zjarać po prostu? Najlepsze jest to, że jakby to nie paliliśmy tego w jakichś tam bibułkach czy coś. No, tylko to były kartki z zeszytu. Najlepsze jest to, że to były kartki z zeszytu od religii. Tak, to były kartki z zeszytu od religii, bo tam był... Która jest godzina? O, 21:37. O, Jan Paweł II. I co jeszcze? No i to cała ta historia to była. No, coś tam się jeszcze działo śmiesznego? Nie wiem. Ja też nie wiem. Poczekaj, bo teraz to patrzę. To jeszcze muszę sobie tutaj wrzucić. Bo kurwa. Dobra, masz jeszcze jakiś tam fajny temat? Muszę mieć jeszcze jakiś temat, bo się nie wyświetlał reklamy. 10 minut. Ej, ile tam masz? 10 minut. Dobra, siema, dzięki. O, właśnie. 10 minut i siema, dzięki. Dlaczego, kurwa? Dlaczego youtuberom się aż tak bardzo, kurwa, nie chce, skoro na tym zarabiają? Pomyślcie sobie, że niektórzy na tym nie zarabiają, a i tak to robią. No. Nie chcę tutaj nikogo promować, ale regularny podcast. Słuchajcie, regularny podcast. Jesteśmy w tym najlepsi. Jesteśmy w tym najlepsi. Jesteśmy najlepsi w tym gównie. Jesteśmy najlepsi w tym niezarabianiu. Reklamujemy się w połowie podcastów, jakby w momencie, kiedy ktokolwiek wątpi, że dosłuchał do tego momentu. W sensie w momencie, gdy statystyczny człowiek już wyłącza nas podcast. To reklamujemy się, żeby nas oglądać. Tak. Oglądajcie regularny podcast. Tak, zapraszamy. Zapraszamy do subskrypcji Studio 40. Bo będzie dużo ciekawych rzeczy. Czy jak tam było? Dla każdego coś miłego. Kliknij subskrypcję i pierdolnij dzwona. Żółty magiczny guziczek. Tak. Słyszałem, że jeżeli kliknie się w ten guzik, to stanie się szary. Ej, czekaj, teraz. Ej, słyszeliście ten nowy dźwięk, jak daje się łapkę w górę? To jest przepiękne. Jestem dobry w tym gównie, tak? Tak, czekaj, teraz ja zrobię ten dźwięk. Spróbuję zasymulować ten dźwięk nowy, jak się daje łapkę w górę. O, ja. Dobra. Nie, źle, teraz ja. To był ten dźwięk. Chciałem, że ten dźwięk. Czekaj. Wow. I tak. My nie palimy. Palenie jest niemoralne. Nie można palić. Pamiętajcie, dzieci. Jeżeli chcecie palić. Przepraszam bardzo. Ja nie palę. Ja. Wapuję. Waporuję płyn. Tak. Palenie nie jest dla dzieci. Pamiętasz te... To są takie nalepki, że nie wolno palić, nie?
Pamiętasz to z papierosem? PKP? Nie rozumiało koncepty działania papierosa. I to wyglądało tak, że z jednej strony był ten ustnik, a z drugiej strony była dym wychodził. Tam, gdzie była bateria, bo to była bateria narysowana. Jak bateria zaczyna dymić, to znaczy, że jest źle. To nie wolno. To nie wolno. To nie wolno. PKP. Właśnie, nie możecie palić, że nie macie 18 roku życia. Ha. To nie było tak, że wcale przed 2 minutami wam opowiedzieliśmy historię o jaraniu chyba wszystkiego, co się dało. Dobra, teraz może przejdziemy do sekcji Q&A. No mamy, czy dostaliśmy jakieś pytania? No? Oczywiście, że nie, ale mamy od naszego specjalnego wysłannika trochę pytań. Tak. Ej, lepiej mi się wygląda tak niż ten koncept z nagrywaniem u góry. O wiele lepiej. W sensie, bo graliśmy. Myślę, że wydaje mi się, że to... Nie wiem, jakoś to trzeba ogarnąć, żeby to działało po prostu, po ludzku. Dobra, no to zrobimy jakieś przejście. Coś się pomyśli. Aha, pytanie, kurwa. Nie było żadnych pytań, więc... tatuaż, jaki będę chciał robić. Wysyłałem ci te zdjęcia z tym japońskim tym ziomkiem. Gównem. No. To tak wygląda jak... Ja bym zrobił... patrz, ja bym sobie tutaj zrobił na ręce statek. Takie jebitne fale i taki wychodzący kurwa z tego ziomek. I to wszystko kolorowe oczywiście, bo ja chciałbym kolorowy tatuaż mieć. Jakby jest tylko z tych fajnych takich japońskich rzeczy. Ale ja nie chcę jakichś znaczków czy coś, ja chcę to. Ale nie chodzi mi o znaczki. Tylko? No na przykład ta wielka fala chyba, nie chcę tutaj popełnić błędu. Ale ja nie chcę coś takiego, żeby to był kopia obrazu. Ja chcę, w sensie ja nie chcę tego mieć dokładnie tego, co ci wysyłałem, tylko żeby mi zaprojektował ktoś to. Coś w takim stylu. Czekaj, ja sobie to przypomnę, żeby się bardziej wypowiedzieć. No cześć, to mogę. Nie, dobra, już to znajdę, tam mów o czymś. Coś tam powiedz. Dobra, już mam to. A, to... Ej, dobra, opiszę wam to. Wyobraźcie sobie... Ja wkleję to. Nie. Wkleję, mogę... Nie. Dobra, to... Ja to opiszę. To opisz to? Wyobraźcie sobie... Oglądaliście kiedyś Muminki. To jakby to jest stwierdzenie, bo musicie to ogarnąć. Były tam takie ziomki, takie białe. Były takie jakby takie węże, po coś takiego, one się tak gibały i miały takie śmieszne dłonie. To wyobraźcie sobie to samo, tylko że bez tych dłoni i czarne i duże. I to jest to. Dobra. No i właśnie w tym momencie wklejam ten obrazek. Okej, okay, dobra. A dobra, myślałem, że o tego typa ci chodzi. Nie, nie. O tamto. A dobra. Nie chcę znaczków czy coś, nie wiem co te znaczki oznaczają i później będzie kurwa lipa. Nie, znaczy myślałem, że chodzi ci po prostu konkretnie o taką postać, a moim zdaniem to wygląda gównianie. Nie chodzi mi o tą postać, ale żeby cały tatuaż też był kolorowy, nie? Kuźwa, krakena se zrób po prostu, a nie jakieś. Ja chcę mieć kolorową dziarę. Jeszcze też znalazłem inną, też ją wkleję zaraz, no. Tylko najpierw ci ją pokażę. O, to jest coś w tym stylu, tylko że przed ramię. Cześć, co to jest? Nie wiem co to jest, ale mi się podoba. Jakiś smok. To jest, dobra, tutaj jest, to jest jakiś smok i jakieś kwiaty. Smok, kwiatek, chmury i znaczki. Ale bez znaczków. Bez znaczków. Ej, dobra. Ej, to mi się kozacko podoba i coś właśnie w takim stylu, no oczywiście nie to samo, ale przed ramię. Ogólnie wykop mi zaimponował ostatnio. Jakby to przeglądał te rzeczy, które sobie wysyłaliśmy. Taką pastę przeczytam. Dobra, plan jest prosty. Wypijam 5 litrów yerba mate. Nie śpię całą noc. O 6 idę na spacer, idę spać o 14, budzę się o 4 rano. Naprawiam swój zegar biologiczny. Profit. Albo walny na zawał. Się zobaczy. I komentarz. Będziesz drugim pohermaszewskim Polakiem, który poleci w kosmos. Zacznijmy od tego. Piję matę, nie browara. Super życie na wakacjach. Dokładnie. Kto wie, do czego jest to nawiązanie, zapraszam do sekcji komentarzy. Przez chwilę sam nie byłem pewny, czego jest to nawiązanie. Wiesz co ci powiem? No. W Polsce żyje 40 milionów ludzi. Te piosenki słuchało pewnie, ona ma około 80 tysięcy wyświetleń. Kurwa, powiedziałem tę piosenkę. 80 tysięcy wyświetleń. Czyli słuchało tego jakieś mało procent Polaków. Jeszcze z tych mało procent Polaków wybierz 2 osoby, które oglądną ten podcast. No. I teraz one muszą znaleźć się w tym samym targecie i muszą to jeszcze pamiętać, żeby ktokolwiek napisał komentarz. Strzaj to. Nie słyszałem cię przez chwilę, ale zacznijmy od tego, że ile jest piosenek na YouTubie. Mnóstwo. Jak dobra, nawet jeśli samych polskich. 150. Co najmniej 150. Ponad 200. Ponad 200. Bardzo mi się podobał film. Generatora frajdy pod tytułem
Pokémon Idź. No fajne to było. Ej, fajne. Możemy zrobić coś podobnego, ale musimy mieć inną aplikację. Albo coś. Możemy zrobić coś fajnego, ja w ogóle nie myślałem. Możemy zrobić własną aplikację. Ja myślałem nad parodią. Mhm. Tylko, że nie mam Easy, nie? Ale to by się przydały. Nad parodią Marcin Dubiel daje Easy bezdomnemu. Aha. Zabierzemy Easy bezdomnemu. Kradniemy Easy bezdomnemu, któremu dał buty Marcin Dubiel. To jest nowy polski YouTube. O, pokażę ci też fajny obrazek, który zrobiłem na YouTube'a. A propos tatuaży. Mr. Worldwide. Ale to też, w sumie to też mogę wkleić. I dobra, teraz pytanie. No? To jest przód czy tył? To jest tył. Ale jakby wyobraź sobie tak, z przód czy tył? No to nie wiadomo. Ale patrz, mi imponują te warstwy. Tu jest warstwa. Mają warstwy. U góry jest warstwa pleców, która się trochę. Później jest warstwa. Która się trochę zlewa. Tłuszczu. Nie, później jest warstwa tylnych piersi. Później jest warstwa tłuszczu i tatuażu. To, oczywiście tutaj dla YouTube'a chodzi o ten zespół muzyczny. Później jest warstwa. No. Majtek. Później jest warstwa spodni. Które i jakby centymetr niżej klina jest warstwa kolan. No nie, warstwa spodni jest aż do kolan. No. W sensie kroku, warstwa kroku jest aż do kolan, a później jest warstwa nóg i to w sumie tyle. A obok jest... Ziomek. Nie mogę cię nazywa. To jest ten sam od tego tatuażu, bo sobie ostatnio właśnie patrzyłem na jego ten... No. Czekaj, jakiś tam, kurwa, coś tam. Ralph Ferreo. Dobra, okej. Okay. Czekaj, mamy coś jeszcze w ogóle do mówienia? Mam co, nie wiem, powiedz, jest to jeszcze śmiesznego. Co z tym wymyślić? Czekaj chwilę, ja po prostu zrobię tak, że to zapauzuję teraz i później jak coś wymyślimy, to zrobię. Czekaj, tym się zastopuję w ogóle.